Cześć, słuchajcie, dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, co zrobić, kiedy odczuwamy brak. To może być brak dotyczący pieniędzy, brak wsparcia, brak szczęścia, brak miłości. Cokolwiek teraz czujecie, jakikolwiek brak. Pamiętajcie, że to głos naszego ego skupia się na braku. Nasze ego skupia się przede wszystkim na nas samych, tak? Na tym, że to ja nie mam wystarczająco dużo, to ja odczuwam teraz brak i działamy wtedy z takiego poziomu, żeby po prostu to, wiecie, mieć, mieć, mieć. Natomiast głos miłości skupia się na obfitości, na tym, żeby dawać innym, żeby dzielić się tym wszystkim. I pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, to tak naprawdę pomóc innym w tym obszarze, w którym my odczuwamy brak. Bo dzięki temu wyślemy taki znak do wszechświata, że my tak naprawdę czujemy taką obfitość w tym obszarze, że nie ma tego poczucia braku, i dzięki temu przyciągniemy więcej tego w obszarze, jakim wcześniej odczuwaliśmy brak. Także na przykład, kiedy odczuwamy brak miłości, na przykład, możemy sobie zadać pytanie, jak ja mogę sprawić, żeby ktoś inny czuł się kochany, na przykład. Czy mogę wtedy zadzwonić do swojej babci, na przykład, czy do członka swojej rodziny, czy do kogoś po prostu bliskiego i po prostu z nim porozmawiać, dać mu to poczucie tej miłości, tak? Tego, że czuje się kochany. Jeśli odczuwamy brak szczęścia, to możemy sobie zadać pytanie, co ja mogę zrobić dla kogoś dzisiaj, co sprawi, że on będzie szczęśliwy, tak? Czy to będzie spotkanie się z kimś, po prostu porozmawianie też, to często tak naprawdę niewiele wystarczy, niewiele wystarczy, niewiele trzeba do tego, żeby ktoś po prostu poczuł się szczęśliwy. Więc pytanie właśnie, co ja mogę zrobić dzisiaj dla innych, żeby oni poczuli się szczęśliwi, kochani. I wtedy skupiamy się właśnie na tej obfitości i wybieramy głos miłości, ponieważ skupiamy się na tym dawaniu, a nie na braniu i na poczuciu tego braku, w którym często to słuchając głosu ego, po prostu tkwimy. I kolejna taka rzecz, którą możemy zrobić, to jest przede wszystkim wyrażenie wdzięczności, tak? Bo często tak naprawdę skupiamy się na tym, że czegoś nie mamy, a w momencie, kiedy zaczynamy wypisywać sobie to, za co jesteśmy wdzięczni, okazuje się, że żyjemy w obfitości, że żyjemy w dostatku, tylko po prostu nasze ego często sprawia, że skupiamy się na tym, czego nie mamy, zamiast na tym, co mamy i jak wspaniale tak naprawdę się czujemy. Także możecie sobie włączyć jakąś waszą ulubioną muzykę, wziąć kartkę, to może być A4 i po prostu przez 5 minut wypisywać wszystko to, za co jesteście wdzięczni. I zobaczycie, jak podniesiecie poziom swoich wibracji i będziecie odczuwać tak naprawdę tą obfitość i to poczucie braku poprzez wybieranie głosu miłości, poprzez dawanie nie będzie takie silne. Także to są takie drobne rzeczy, które możecie zrobić, które mam nadzieję, że Wam pomogą. Jak wykonaliście te ćwiczenia, dajcie znać, co zrobiliście i jak się po tym czujecie, a może też macie jakieś swoje sposoby na to, jak radzić sobie z takimi sytuacjami, to też możecie napisać w komentarzu. Dzięki śliczne.